Siemanko, dzisiaj robimy super towar na leszcze. Co najbardziej lubią duże łopaty? No przede wszystkim pęczak. Jest to chyba przynęta numer jeden, używana od dawien dawna. Jest po prostu najlepsza, najtańsza, łatwo dostępna. Zrobimy sobie go w zwykły sposób. Ugotujemy i to wszystko. Ale uwaga, uwaga! Taram! Dodamy biszkoptów. I to najtańszych, bo są najlepsze. Muszą być tylko świeże, muszą być miękkie. I teraz tak. Pęczak super działa na leszcze, biszkopty super działają na leszcze. Czemu tego nie połączyć? Czemu nie wprowadzić tego super aromatu biszkoptów i cukru do pęczaku? Tak robiono dawniej i dzisiaj też możemy to powtórzyć. Jest to bardzo łatwe w przygotowaniu. No dobra, wrzucamy pierw nasz pęczak na ruszt i robimy cały nasz przepis. Super sprawa. Przy leszczowych przynętach nie może zabraknąć jeszcze dwóch fajnych smaków, ale o tym sobie powiemy później. Zalewamy nasz pęczak wodą. Wstawiamy na ogień i po sprawie. I teraz tak, starsi wędkarze moczyli pęczak, ale nie po to, żeby on po prostu krócej się gotował, bo pęczak się gotuje bardzo krótko, tylko przede wszystkim, żeby ziarna się napiły i podczas gotowania nie zniknęła ta woda, jakbyśmy przykładowo na chwilę odeszli. Tylko po to. Tak można zalać pęczak, wrzucamy na ogień i po sprawie. Teraz dwie mega ważne, istotne sprawy. Pierwsza co, to subskrybujemy kanał Wędkarska Wiedza, żeby po prostu być wśród najlepszych. Kolejna ważna sprawa to biszkopty. Biszkopty, ja używam taką proporcję na kilogram gotowanego pęczaku 100 gram biszkoptów. Mam tam około pół kilo pęczaku, dokładnie nie wiem, więc użyję pół paczki. Takiej 100 gramowej, wrzucamy 50 gram biszkoptów. Najważniejsze, żeby były świeże. One muszą być mięciutkie, wtedy łatwo przechodzą nam przez sito. Można oczywiście to wrzucić do jakichś, mikserów, blenderów i tak dalej. Niesamowity zapach się uwalnia. Niby tutaj jest ciasto i sam cukier, a one przepiękne mają aromat. I leszcze to kochają. One tak samo smakują te biszkopty jak dzieciom. Leszcze po prostu uwielbiają. W każdych nawet wyczynowych mieszankach biszkopt jest po prostu w zanętach dodawany do przykładowo starty do pinek. To jest po prostu super sprawa. Zobaczcie, świeży biszkopt przepięknie przechodzi przez 4 mm sito. Najważniejsze, już kiedyś o tym wspominałem, żeby sito było stare. One wtedy ma ostre krawędzie i te biszkopty super przechodzą. Gdybyśmy mieli stare biszkopty, te sobie jakoś poradzimy. Zobaczcie, praktycznie 3 sekundy pracy i nam to przychodzi. Mamy przepiękny dodatek do naszego, po prostu do naszego pęczaku. Coś pięknego, aromat jest wspaniały. Leszcze to docenią, mówię wam. Jedną z najważniejszych rzeczy podczas gotowania jakiegokolwiek ziarna, nie tylko pęczaku, jest po prostu przemieszanie go, żeby się nie przyklejał do dna i wiadoma sprawa, żeby nie powstała jakaś spalenizna, która sprawi, że cały towar będzie gorzki. Jest to bardzo ważne. Jest jeszcze taka uwaga, gotujecie groch, to pamiętajcie, żeby tego nie robić metalową łyżką, tylko drewnianą, żeby nie obijać tych skorupek i żeby po prostu te łupiny nie pływały gdzieś tam w toni. Jest to bardzo ważne przy każdym ziarnie, żeby po prostu mieszać je delikatnie. Została nam już ostatnia rzecz, czyli podkręcić pęczak. Mamy go już ugotowanego i teraz dodajemy nasz cudowny biszkopt. No nie wiem co w tym biszkopcie jest, ale on po prostu tak pachnie. Wystarczy, że go trochę pozgniatacie, a ręce już po prostu pięknie pachną. I tak samo będzie to pasowało leszczom. Wsypujemy po prostu nasz biszkopt do pęczaku i powstanie nam piękna, niesamowita przynęta na leszcze. Zostało nam to wymieszać. Z tego powstanie, pęczak jest jeszcze ciepły, z tego powstanie nam taka zbita masa, która po prostu będzie przecudowna na leszcze. Tylko musimy pamiętać, że to jest bardzo wtedy syte. To jest wtedy, jak rybki są rozkręcone lub spodziewamy się dużej ilości ryb. Mieszamy i sobie to tak zostawiam później do wystygnięcia i później wstawiam do lodówki i tak to zostawiam na całą noc. Będzie to przepiękny towar. I teraz, gdyby się zdarzyła sytuacja, że sobie nęcimy tę miejscówkę, pięknie przyzwyczajimy do tego ryby, ale możemy się spodziewać, że ktoś nam zajmie to miejsce, warto sobie nasz towar ukierunkować. I takie dwa moje ulubione, po prostu silne zapachy, to jest kolendra lub anyż. To są takie, można powiedzieć, klasyki na leszcze. I teraz przykładowo,
dodajemy sobie tego anyżu albo kolendry do naszej mieszanki i po prostu to robi się, że mocno się to zapachowo ukierunkuje. I gdyby się zdarzyła sytuacja, że nasza miejscówka będzie, ktoś nam ją podsiadnie, będzie zajęta po prostu, to obok, nawet jak staniemy, wrzucimy naszego silnego zapachu, dodatkowo dodamy tego do zanęty. Możemy wtedy tego zapachu dodać nawet do robaków, zasypać robaki. To na pewno te ryby odciągniemy i ustawimy je w tym naszym miejscu. One będą przyzwyczajone do silnego zapachu. Warto sobie to zrobić, gdy się po prostu boimy o to, że nam ktoś nas podsiądzie w nęconym miejscu. Jeśli nie ma takiej jakiejś potrzeby ustawiania pod silny zapach, wystarczy biszczkop i pęczak i zobaczycie, co się wydarzy. To jest jeden z najlepszych sposobów. Mało kto już z tego korzysta, a to jest po prostu coś pięknego. Jak to po prostu pachnie, pęczak po prostu wyciąga cały aromat z biszkoptów. Coś pięknego i niedrogo.